Witam serdecznie. Dzisiaj troszkę nietypowo. Dziewczyny, zaczął się sezon na mniszka lekarskiego. Ja nazbierałam sobie już dwie wielkie torby, chyba z 10 kg i będę robiła sobie syrop z mniszka lekarskiego, ponieważ wykorzystuję go do leczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego. Czyli dziewczyny, mniszek lekarski pomaga mi przede wszystkim w walce z moją niewydolnością nerek. Mniszek lekarski także pomaga, jeżeli jestem przeziębiona, poprawia moją odporność. Oczywiście obniża poziom cholesterolu, ułatwia trawienie, wspomaga dziewczyny, wspomaga leczenie miażdżycy, jeżeli ktoś już ma początki tej paskudnej choroby. Oczywiście sok z mniszka obniża poziom cukru, likwiduje zaparcia. Zachęcam. Naprawdę to nic wiele nie kosztuje, a same pozytywne, naprawdę korzyści możecie wyciągnąć z tej darmowej rośliny. Ja zbieram sobie w lesie. Mam taką upatrzoną polanę z dala od dróg, bez chemii, czasami tylko czasami, naprawdę jakieś sarny przelecą i to wszystko, oraz mój piesek, który zawsze mi towarzyszy oczywiście. I ja dziewczyny przygotowuję sobie tak. 2 litry wody, kilogram tych kwiatów z mniszka lekarskiego, 5 cytryn i 2 kg cukru. Ale dziewczyny, ja będę robiła dwa warianty. Ja Wam powiem dlaczego, bo ja wykorzystuję mniszka lekarskiego w kosmetyce i zdrowotnie. Będę drugi wariant tego syropu przygotowywała zamiast cukru z naturalnym miodem, jeszcze nie wiem, lipowym lub wielokwiatowym lub rzepakowym. Zależy, jaki mi się uda kupić. Dziewczyny, ja mniszka lekarskiego wykorzystuję w kosmetyce, czyli przygotowuję sobie różne kremy, serum, maseczki. Ja będę Wam pokazywała, jak ja to robię sobie i jak wykorzystuję te cenne dary natury. Wykorzystuję mniszka, ponieważ zawiera witaminy. Witaminę A, C, E i K, witaminy młodości. Witaminę B6, wapń, żelazo, kwas foliowy. Oczywiście mniszek lekarski przyspiesza gojenie ran, blizn, likwiduje przebarwienia, leczy egzemę oraz dziewczyny jest bardzo skuteczny w walce z łupieżem. Naprawdę zachęcam. To pół godziny i macie reklamówkę nazbieraną. Mniszek pomaga w walce z trądzikiem, a często kobiety mają niechciane jakieś zaskórniki lub wypryski. Odmładza skórę, likwiduje stany zapalne skóry. Ja będę na przykład teraz te kwiatki gotowała 30 minut na takim wolnym ogniu z wodą, następnie odstawię na kilka godzin, żeby ten wywar puścił taki sok, przecedzę wywar, potem delikatnie będę dodawała cukier i sok z cytryny. Cytryn można dać więcej niż w przepisie 5. Im więcej, myślę, nie zaszkodzi, bo to jest witamina C. I potem będę wolniutko godzinę jeszcze gotowała i odstawię, żeby te składniki wszystkie się połączyły. Dopiero potem będę przelewała w jakieś fajne słoiczki lub buteleczki. Zachęcam naprawdę serdecznie do zbierania mniszka lekarskiego, ponieważ nie dość, że ma właściwości dziewczyny odmładzające, jest za darmo, lecznicze. Ja będę zbierała sobie pokrzywę, bo chodzi mi o moje obrzęki. Będę zbierała sobie czarne bez. Będę Wam przypominała, może ktoś zechce i zarażę kogoś.
Potem do przygotowywania serum, maseczek, kremów, także z dodatkiem mniszka lekarskiego. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkim miłego dnia i pięknego, miłego poniedziałku. Pa dziewczyny, do następnego. Oczywiście, jak mój syrop będzie gotowy, to przy okazji następnego filmiku pokażę, jak mój syropek wygląda. Pa, trzymajcie się.